się już nic nie wysypie, bo były wyjmowane. Cześć, Midas. Witam. Mogę do ciebie mówić Midas? Nie. Nie znam człowieka. Nie znasz typa? Jest tak, no. Jest taki, wiesz, no dosyć złoty chłopak był w historii. Tak słyszałem. W mitologii. Ci, co go znali, mówili, że dawał radę. Ale trochę był nieszczęśliwy. Trochę tak, no. Za dużo miał szczęścia chyba. No nie, ale no, jest taki tekst, nowy Midas, że czego nie nagram platyna, więc tak mi się po prostu dlatego nowy Midas. Bo ale w tek... płyty no, pokryły się platyną. No gratuluję i to nie jedną. Tak, nie jedną, wielokrotną, multiplatynową. Byle nie patyną. A też. Bo to też może być. Ale wiesz co, gdzieś tam też u ciebie, przynajmniej w dwóch miejscach już wysłuchałem, czy wyłapałem, że jednak trochę tęsknisz na przykład za hejtem. No to takie przewrotne, wiadomo, że bragowe wersy akurat, ale trochę tęsknię za hejtem, bo ostatnie płyty fajnie się przyjmują i są generalnie spropsowane, tak. No. Ale kurczę, z jednej strony to jest taka dosyć komfortowa sytuacja, ale z drugiej strony to by się chciało jednak mieć, żeby coś tam szczypało, wiesz, coś tam, taki wiesz, mocniejszy bodziec, nie? No bo takie zagłaskiwanie na śmierć to nie jest takie dobre. No, dlatego trochę tęsknię za hejtem, bo jakby inaczej, konstruktywna krytyka, nie hejt taki, wiesz, bezpłciowy i jakiś taki bezwartościowy. Hejt nigdy mnie jakoś nie dotykał specjalnie, w sensie nie przejmowałem się tym, a konstruktywną krytykę często brałem pod uwagę, wiesz, no czytam gdzieś tam te komentarze czy opinie na mój temat czasami i czasami pokrywa się to z tym, co rzeczywiście czuję. No. A taka konstruktywna krytyka, taka na serio, która, to zupełnie teraz na poważnie, która gdzieś tam do ciebie dotarła i no i nie wiem, wywołała przynajmniej jakąś refleksję, że a może potrafisz coś takiego przytoczyć? A może ktoś ma rację, tak? No. Że czytam coś i może ktoś ma rację, to nie potrafię tego przytoczyć tak, że akurat odnośnie czegoś, ale mówię, czasami się to, wiesz, zdarza, że tak jest. No nie wiem, gdzieś tam... Nie potrafię tego przytoczyć. Coś to ci pohejtuje, jak tęsknisz. A, świetnie. Ale gdzieś tam, wiesz, że tam, palu, zmieniłeś się, no wiadomo, że się zmieniłem, no na pewno się zmieniłem, nie? Gdzieś tam trochę się zmienia, każdy po czasie. No. Ale to wiesz co, znaczy, chyba nabierasz też takiego pierwiastka trochę, ja to w ogóle szalenie lubię, takiego trochę publicysty się u ciebie pojawia w tekście przynajmniej, w sposobie w jaki patrzysz na rzeczywistość, w sposobie w jaki ją opisujesz, w takich trochę takich zakamuflowanych pociskach kierowanych do niektórych zjawisk. To jest bardzo fajne, wiesz, i to jest na przykład coś, co cię bardzo, bardzo różni od tak zwanej młodej sceny rapowej, tak bym to... Teraz to oczywiście nie hejtuję, ani nie cisnę, nie? Wręcz przeciwnie. Znaczy, wydaje mi się, że młoda scena rapowa, wiesz, jakby jest dużo nawiązań czy pocisków, takich szpileczek, niektórzy mi mają za złe, że nie wymieniasz ksyw czy coś. No nie wymieniam ksyw, bo musiałbym się bardzo mocno skupiać na tych ksywach i wymieniać je często w dużych ilościach po prostu, więc wolę opisać jakoś zjawisko ogólne, tak jak na przykład w kawałku Zły Sen, gdzie kurde, przedstawiam mój zły sen, jak mój zły sen to u mnie wygląda jak marzenie niejednego z młodych raperów, także jest to trochę takie przewrotne i cały numer jest taką dużą szpileczką w stronę tego bądź co bądź, kurde, modnego trendu ostatnio wyglądania jak inny, jeden do jeden, jak raper ze Stanów inny. Jest to dziwne, wiesz, bo w momencie, kiedy spojrzysz na scenę hip-hopową w Europie na przykład, to nigdzie chyba nie ma tylu kalek Ameryki, jak w Polsce, stary. I to się w Polsce zajebiście przyjmuje. A to tylko świadczy chyba, nie wiem, o głupocie, kurde, odbiorcy, czy... No tak, no. A może cały rap się trochę wykoślawia w Polsce, wiesz, bo jeszcze powiedzmy, nie wiem, z 10 lat temu, czy z 15 lat temu, to, nie wiem, językoznawcy, kulturoznawcy doszukiwali się w rapie pewnych takich kontynuacji i to bardzo często takich lokalnych,
zjawisk, nie wiem, w Warszawie to było takie nawiązywanie do tego cwaniactwa przedwojennego, takiego, wiesz, takiego szemranego towarzystwa. Sporo słów, które jak gdyby funkcjonują w takim języku, powiemy, nazwijmy to hip-hopowym, nie wiem, lamus i tak dalej, to są rzeczy z, tak. z tej... Zniknęło trochę to takie słowotwórstwo i zniknęło jakby takie dbanie o lokalny szczegół, że tak powiem. Jakby chodzi chyba o to, że po prostu hip-hop stał się popem. Rap stał się popem. To cię uwiera, co? Jesteśmy gatunkiem numer jeden. To znaczy mnie to nie uwiera, tylko nie uwiera mnie to w żaden sposób, że ktoś jest popularny i w to idzie, tak? Tylko ale to nie, chyba nie mówimy o popularności, nie? Tak, bo to akurat fajne. Tak, to jest, znaczy fajne. Znaczy, no. Wszystko ma dwie strony, jest, tak? Ale chodzi mi o jakieś tam komercjalizację, zjawisko komercjalizacji typowo, że no jesteśmy kurde popem, no po prostu to jest wszędzie. Brakuje mi trochę, wiesz, jakby fajnej muzyki, fajnego rapu w radio na pewno. Mało tego jest. Nie ma właściwie w telewizji nic takiego, mało leci polskich kawałków fajnych hip-hopowych w radio czy w telewizji, natomiast ja nie chcę tam być o, w ten sposób i to uwiera mnie to uwiera, że po prostu staje się elementem, mocno elementem popkultury i jestem po prostu w półce rozrywki i dochodzi do tego, że wiesz, jeździmy kolejny weekend i kolejny raz jest, są wyprzedane koncerty i z jednej strony się bardzo cieszę, z drugiej strony mam nadzieję, że z tych tysięcy ludzi, którzy przychodzą na koncert, oni tam są nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, wiesz, skaczącego kurde palucha i jakieś tam zjawisko. Bo akurat jest popularny. Tak, tylko że zostaną kurde, wiesz, na dłużej. Wiem, że no, nie robię tego od dziś, wydałem dużo płyt i ta sprzedaż jest spoko i dalej jest tendencja zwyżkowa, więc przypuszczam, że dużo z tych ludzi jest ze mną od dawna i zostanie pewnie na dłużej, bo te frekwencje są od jakiegoś czasu fajne, tak? Także o to tutaj chodzi. Ktoś ale tu... to wiesz co jeszcze... Ale... Teraz wrócimy do tego wątku. Powiem ci jeszcze taką rzecz, która... Albo od razu ci to powiem. Była taka historia, a propos tej popularności, o której mówiłeś, a propos tego, że stajecie się częścią tak zwanego mainstreamu i że sporo ludzi na przykład przychodzi popatrzeć na coś, co jest popularne i nie do końca coś tam zostaje w głowach. Ale sytuacja też jest taka, że to było parę miesięcy temu. Empik zwrócił się do mnie i do paru kolegów jeszcze o przygotowanie takiej krótkiej listy płyt, które się powinny znaleźć w takim top 100 polskich płyt wszechczasów, które oni chcieli robić reedycję, zrobić taki specjalny bonus. Kiedyś to zrobili z książkami, wcześniej to robili z filmami, teraz to robili z płytami polskimi. I przesłali taką listę około 1000 własnych propozycji, z których mogliśmy wybierać. To było muzyczne, tak? Tak, płyty, tylko płyty, nie? Polskie płyty. Nieważne, wiesz, od Hanki Ordonówny, no wszystko, nie? Wyobraź sobie, że wśród tych propozycji przygotowanych tam przez ludzi z Empiku znalazł się hip-hop, w tym Lepszego Życia Dealer i 1029. Znaczy... To z jednej strony jest miłe, tak, ale z drugiej strony też pokazuje na to, że jak gdyby jest to dowód na taką tezę, którą przed chwileczką wytoczyłeś, że po prostu stajecie się, wy hip-hopowcy, raperzy, stajecie się po prostu też mainstreamem, jesteście w ogóle częścią popkultury. Nie? Cieszy, mnie to cieszy, bo wiesz, gdzieś właśnie a propos opinii, gdzieś widziałem, że oj kurde, jedna zwrotka w kółko, wiesz o co chodzi, ale z drugiej strony jest to jakaś tam konsekwencja moja, tak? Ja robię swoje i mam jakiś pomysł i plan na to, co ja chcę na tych płytach przekazywać, więc cieszę się, że znalazłem się w takim gronie, powiedzmy tych tysiąc tytułów, które są, nie wiem, najpopularniejsze, tak, w Empiku, czy mają jakieś znaczenie dla polskiej muzyki, czy cokolwiek, to jest na pewno przyjemne. Bardziej o to drugie chodziło, wiesz, o znaczenie dla polskiej muzyki. To jest przyjemne, ale dodatkowo ja się cieszę dlatego, że to jest moje, w sensie, że to nie jest robione pod publiczkę tylko po to, żeby zabłysnąć, wiesz, to jest jednak moja muzyka zrobiona według mojej fazy, wiesz, ja wiem, że
inni raperzy też mają fazę, kurde, swoją, tak? To ja nie mówię, że oni robią coś cały czas na siłę, tylko że nie wpisywałem się raczej w ten trend, który był cały czas gdzieś, no, zmienia się, ale raczej byłem obok trendu, tak, muzycznie. No to wiesz co, jak ja bym na przykład, nie wiem, żartowaliśmy sobie z tego hejtu, tak, jak jeżeli miałbym na przykład coś krytykować, czy to, co tutaj jest, na przykład wolałbym mieć, rzadziej słyszeć tutaj o hajsie, nie? Bo jakby temat hajsu już mi się wydaje trochę taki wyprany. Tak. To jest na przykład rzecz, do której się mogę przyczepić, za którą mogę tam, jeśli można mówić o konstruktywnym hejcie, to w ten sposób bym to hejtował. Ale z drugiej strony mam na przykład mega szacunek za, nie wiem, za takie bardzo dyskretne follow-upy, nie wiem, na przykład do Illusion. Na przykład, jeżeli ktoś to wyłapał. Wyłapali, no. A, to fajnie. Albo, wiesz, czy w ogóle podejmowanie takich tematów, które są zajebiście trudne, zwłaszcza w rapie, albo, nie wiem, jakoś koledzy raperzy jeszcze nie nauczyli się w jakiś taki niebanalny i niepłytki sposób, na przykład, wiesz, rymować o miłości, tak jak liście w butelce, to jest dosyć rzadkie, tak? No, takie rzeczy A, zaskakują, B, robią na mnie wrażenie, to są fajne historie, ale to też jest znowu dowód na to, jak bardzo chyba nie ma sensu myśleć o rapie jako o takiej muzyce bardzo hermetycznej. W sensie, żeby wiesz, bo przecież rap czerpie z różnych gatunków, tak? No więc jak gdyby czemu nie może się z nimi przeplatać w takiej, no chociażby na półkach sklepowych. Oczywiście, nie? Tak, zgadzam się. Zgadzam się z tym, że nie ma co zrobić z rapu tak hermetycznego tworu jakby, tak? Czy tam, nie wiem, czy jakkolwiek to nazwać. Już nie jesteśmy subkulturą, czy kulturą hip-hopową, czy cokolwiek, tylko jesteśmy popkulturą po prostu, bo macki hip-hopowe są wszędzie, tak? No kurde, teraz każdy rapuje, youtuberzy zaczęli, kurwa, być raperami, człowieku, przebrali się za raperów i są raperami. No, raperzy zostają youtuberami. Raperzy zostają youtuberami i kto? Nie znam. No, użyłem tego, znaczy powiedziałbym, ale nie wiem, czy się do końca z tym wszyscy zgodzimy. Ale kto został youtuberem? Powiem, jak włączymy kamerę, aha, dobra? Bo nie jestem tak, znaczy, bo musiałbym postawić gwiazdkę i wyjaśnić, no, wiesz. W pewnym stopniu jesteśmy youtuberami, no bo jakby życie naszych klipów opiera się głównie o YouTube, tak? Ale bardziej, wiesz co, myślałem o tym, że nie wiem, że tam, że to, co to wszystko, co zapierdziela po social mediach, w przypadku niektórych postaci, bardziej mi przypomina taki kanał reklamowo, jakiś promocyjny, niż... Okej, no jest to jakaś postawa, tak? Na przykład dlatego nigdy nie zrobiliśmy takiej sztywnej serii, która ma tylko przyciągać ludzi, żeby obejrzeć coś głupiego, wiesz, jakieś wygłupy na trasie, bo tego nie czuję. Nasz kanał na YouTubie jest muzyczny i opiera się, kurde, na teledyskach i odsłuchach muzyki. Jak ktoś chce się bawić w jakieś, nie wiem, vlogi czy coś, to niech sobie otworzy swój kanał. Widzę, że teraz, kurde, wielu raperów robi vlogi i tam pokazują swoje życie i się tam wybebeszają. Ja po prostu tego nie czuję i niech sobie robią ich sprawa, wiesz. Chciałbym, żeby po prostu hip-hop był hip-hopowy. Ja też chyba trochę u ciebie, nie tylko w tym, co robisz jako twórca, ale też jako wydawca. To jak gdyby dostrzegam takie podejście bardzo oldschoolowe, takie kiedyś punkowe, takie podziemne labele tak działały, że to była grupa kumpli, która wzajemnie się jak gdyby wspierała. Czasami okej, umoczyli kasę w jakimś projekcie, czasami zarobili, jak zarobili, to przepili i w ogóle fajnie, nie? Gdyby nie było żadnych takich takich bardzo merkantylnych działań, nie? Że to się musi policzyć, wiesz. No. Kurde, wiesz, wspieram jakby gości, których uważam za typów, którzy pasują do nas i mamy podobny lot, no po prostu. Tak gdzieś to powiedziałem ostatnio w jakimś wywiadzie, że nie chcę, żebyśmy byli majorsem, tylko żeby to była jakaś tam grupa ziomali. I to wszystko się fajnie układa. Co do pieniędzy, jeszcze chciałem wrócić do tematu pieniędzy i poruszania tematu pieniędzy. Wiadomo, pieniądze są coraz większe jakby, tak? Bo sprzedaże są większe, gramy koncerty i wszystko razem do kupy i ciuchy i wszystko fajnie śmiga, ale też bardzo dużo ludzi porusza temat pieniędzy, nie mając ich, lub mówią o tym, że są milionerami, a nie są, no i kurwa, no nie są, nie mają pieniędzy i grają, kurwa, za nieduże pieniądze i mało płyt sprzedają i w ogóle. Dlatego ten temat pieniędzy jest bardzo częsty na scenie, dlatego go poruszyłem, żeby kurwa nie było, że coś tam. No, ale prosto, wiesz, to jest takie odbicie piłeczki, wiesz, kiedy ty liczysz hajs, to my go ważymy na kilo, nie gramy i beka z twojej ekipy i marnej przewózki na bycie w życiu wygranym.
patrzę na typa, który kurwa wydaje pierwszą płytę w życiu i się wozi. Człowieku, tam jest kurwa już tak, że on już jest Lambo na klipie, kurwa to. To ja mówię, what the fuck, w ogóle gościu, czy, kurwa, czy ty w ogóle zagrałeś cokolwiek, gdziekolwiek? Mówię, no z kim ty jesteś, nie?